W tym filmie nauczymy się konstruować kąty przystające. Konstrukcję wykonamy przy pomocy ołówka albo długopisu, linijki, musimy mieć coś do określenia linii prostych, i cyrkla. Cyrkiel przyda się za chwilę do narysowania okręgu albo łuku o danym promieniu. Jeżeli nie używaliście nigdy wcześniej cyrkla, to działa on w ten sposób, że wbijamy igłę w miejsce, które jest środkiem okręgu albo łuku, i obracając cyrklem, kreślimy drugim jego końcem, ołówkiem albo długopisem, albo grafitem, okrąg albo jego część, czyli łuk. Mamy dany taki kąt. Oznaczmy jego wierzchołek przez A i chcemy skonstruować kąt do niego przystający, którego wierzchołek leży w dowolnym miejscu, na przykład tutaj, a jedno z jego ramion, znowu może być skierowane w zupełnie dowolny sposób, leży na przykład tutaj. Drugie ramię tego kąta nie może już leżeć w dowolnym miejscu, musi być tak położone, żeby te dwa kąty były przystające. I tu przyda się cyrkiel. Konstrukcja jest następująca. Wbijamy igłę cyrkla w wierzchołek pierwszego kąta, kreślimy łuk wystarczająco długi, tak żeby przecinał obydwa ramiona kąta. Cyrkiel jest tak zbudowany, że można ustawić konkretny rozstaw jego ramion który jest promieniem rysowanego okręgu i w trakcie rysowania promień ten jest stały. Oznaczmy punkty, w których łuk przecina ramiona kąta B i C. Ramiona cyrkla cały czas mają taki sam rozstaw, równy promieniowi tego łuku. Rysujemy tą samą rozwartością ramion cyrkla łuk o środku w wierzchołku drugiego kąta. Oznaczmy wierzchołek drugiego kąta przez D. Znowu łuk powinien być Odpowiednio długi, oznaczmy punkt przecięcia łuku z ramieniem kąta przez E, i teraz musimy w sposób konstrukcyjny znaleźć taki punkt F, żeby narysować drugie ramię kąta, ramię DF, i żeby kąt EDF był przystający do kąta BAC. Jeszcze raz skorzystamy z cyrkla, ale nie po to, żeby narysować łuk, tylko żeby przenieść odległość BC w odpowiednie miejsce drugiego kąta. Wbijamy igłę cyrkla w punkt B i nastawiamy rozstaw ramion cyrkla tak, żeby trafić ołówkiem albo grafitem, w zależności od tego, jaki macie cyrkiel, w punkt C. Rozstaw ramion cyrkla jest teraz równy odległości punktów B i C. I teraz taką samą odległość odkładamy w drugim kącie, wbijając igłę w punkt E. I punkt przecięcia tych dwóch łuków, oznaczmy go przez F. Jest punktem leżącym na drugim ramieniu kąta. Możemy to ramię teraz narysować. To jest ramię DF od wierzchołka D przez punkt F, którego położenie właśnie konstrukcyjnie określiliśmy. Czy na pewno kąt EDF jest przystający do kąta BAC? Można łatwo to udowodnić, korzystając z własności trójkątów ABC i DEF. Dorysujmy odcinek BC, bok trójkąta ABC. I odcinek EF, bok trójkąta DEF. Kiedy rysowaliśmy pierwszy łuk, to igła cyrkla znajdowała się w punkcie A, zatem odcinki AB i AC są promieniami tego łuku, czyli mają równe długości. AB równe jest AC. Długość odcinka AB równa jest długości odcinka AC. Nie zmieniając rozstawu ramion cyrkla, narysowaliśmy drugi łuk, zatem odcinki DE. I DF również są promieniami o tej samej długości. Długość odcinka DE równa jest długości odcinka DF. Czyli te cztery odcinki mają równe długości. Za drugim razem, kiedy zmieniliśmy rozstaw ramion cyrkla, tak żeby odpowiadał długości odcinka BC, odłożyliśmy tę samą długość, czyli odległość BC, wbijając igłę cyrkla w punkt E. Zatem EF równe jest BC. I widać wyraźnie, że trójkąty ABC i DEF są przystające, ponieważ mają boki odpowiednio równej długości. W takim razie odpowiednie kąty tych trójkątów mają równe miary. Kąt przy wierzchołku A ma taką samą miarę jak kąt przy wierzchołku D, czyli kąty BAC i EDF są przystające.